dr Adam Kulczycki z Rzeszowa, który podjął temat ojca biskupa Władysława Rafała Kiernickiego, świadka wiary i naśladowcy Jana Wineja. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ojciec biskup Władysław Rafał Kiernicki, świadek wiary i wierny naśladowca świętego Jana Wianei, dziś był tutaj wspominany również przez księdza biskupa Mariana Buczka jako w referacie wprowadzającym. Kilka razy się w innych dyskusji też pojawiał jako ten świadek niezłomności na ziemi lwowskiej. Postaram się wkrótce przybliżyć jego postać. Sługa Boży, ojciec biskup Władysław Kiernicki to legenda powojennej historii kościoła lwowskiego i krakowskiej prowincji franciszkanów. Pominę cały tutaj wstęp związany z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego, który trwa i tak dalej, bo o tym Państwo na pewno słyszeliście i wiecie. Ale skupię się na jego działalności we Lwowie i w więzieniach, gdzie musiał po prostu dobrych parę lat spędzić za to, że w taki czy inny sposób prowadził duszpasterstwo, nie był posłuszny czy narażał się będąc w AK. W okresie 56-letniej posługi kapłańskiej ojca Rafała Kiernickiego tylko pierwsze miesiące tuż po święceniach i kilka ostatnich lat było czasami, kiedy mógł swoje powinności wypełniać bez systemowych ograniczeń, bez konieczności poszukiwania skutecznych dróg działania w konspiracji. Przez całe dziesięciolecia kapłańskiej posługi w sowieckim Lwowie, znaczone raz po raz ciężkimi represjami, bezustannie inwigilowany, służył niezmordowanie, mimo coraz dotkliwszych chorób postępującego wieku, nie tylko katolikom, i tu właśnie podkreślę, łacinnikom, nie tylko katolikom, łacinnikom, ale i znacznie liczniejszym społecznościom grecko-katolickim, które po delegalizacji kościoła unickiego w 1946 roku pozbawione zostały cerkwi, opieki duszpasterskiej po odmowie przejścia na prawosławie. Lwowska archikatedra, która przez większość lat powojennych była na sowieckiej Ukrainie jednym z kilkunastu zaledwie czynnych kościołów, pełniła w tym czasie funkcję kościoła cerkwi grecko-katolickiej. Sam zaś ojciec Rafał nie tylko dyskretnie sprawował opiekę nad unitami, sprawował również inne liczne posługi. Wspomagał jak mógł pozbawionych środków życia kapłanów unickich, z wielkim narażeniem dopuszczał ich do konfesjonałów. W liście pasterskim, który 18 kwietnia 2012 roku arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego, poświęcił ojcu właśnie Rafałowi Kiernickiemu, który po odnowieniu we Lwowie biskupstwa i prowincji kościelnej został ustanowiony biskupem pomocniczym, zawarte zostały znamienne w tym względzie słowa igumena klasztoru lwowskich bazylianów, który właśnie mówi tak, arcybiskup w swoim liście o tym wspomina. Umarł ekscelencja Rafał, Bogiem dany nam poratunek, to ręka dana tonącemu, gdzie bez niego znaleźlibyśmy spowiednika dla chorych, księdza dla okrzenia dziecka, dla błogosławienia małżeństwa i tym podobnie. On może dla nas droższy był niż dla Polaków. Tak, to jest świadectwo igumena bazylianów o ojcu Rafale Kiernickim. Posługa kapłańska ojca Rafała trwała w katedrze każdego dnia od bardzo wczesnych godzin rannych do późnej nocy. Po codzienne setki osób obu obrządków czekało na niego, setki osób czekało na niego przy konfesjonale czy z prośbą udzielenia sakramentu chorych. Choć swoje powinności kapłańskie mógł wypełniać wyłącznie w murach katedry, z posługą sakramentalną spieszył skrycie do mieszkań obłożnie chorych, umierających obu obrządków, także daleko od Lwowa.
I tutaj dam świadectwo, przykład wspomnień pani Mieczysławy Helen, która o ojcu Rafale tak się wypowiada. Był bardzo chory, nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Od 6 rano był już w konfesjonale, spowiadał cały czas, a mimo tego wieczorem jeździł po chorych daleko poza Lwów. Tam, gdzie nie było księży, docierał do Sambora, do Stryja, do Gródka. Sługa Boży, Rafał Kiernicki, to kilka faktów historycznych, urodził się 3 maja 1912 roku w miejscowości Kułaczkowce koło Kołomyi w rodzinie rzemieślniczo-rolniczej. Po ukończeniu w Gwoździu szkoły podstawowej naukę kontynuował w małym seminarium ojców franciszkanów w Krakowie. W 1930 roku wstąpił do zakonu ojców franciszkanów konwentualnych we Lwowie. Roczny nowicjat odbył w klasztorze w Łagiewnikach koło Łodzi, po czym w 1931 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Maturę uzyskał w 10. Państwowym Gimnazjum we Lwowie, natomiast studia teologiczne rozpoczęte u franciszkanów w Krakowie ukończył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu imieniem Jana Kazimierza, uzyskując tytuł magistra teologii. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 29 czerwca 1939 roku wykładał teodyceę i teologię w seminarium zakonnym we Lwowie oraz był wychowawcą kleryków. Aresztowany w 1941 roku przez NKWD, zbiegł z więzienia i kontynuował wykłady w seminarium zakonnym. Pełnił też obowiązki kapelana Związku Harcerstwa Polskiego i Szpitali Lwowskich. Związany był również z działalnością konspiracyjną, jak już wspomniałem, Armii Krajowej. W 1944 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami. W tymże roku aresztowany przez władze sowieckie przeszedł następnie przez obozy w Charkowie, w Riazaniu, w Gwiazowcu i w 1948 roku powrócił do Lwowa i po czym objął funkcję proboszcza Bazyliki Katedralnej, którą pełnił przez kilkadziesiąt lat w warunkach skrajnie trudnych, bezustannie inwigilowany. Pracę duszpasterską i charytatywną mógł prowadzić przy licznych, narzuconych na co dzień ograniczeniach, tylko, jak mówiłem, na terenie świątyni, wiedział, że jest wciąż śledzony, że każdy pretekst, władza gotowa to wykorzystać jako powód do aresztowania, do zastosowania zwyczajnych dla państwa totalitarnego represji. W przypadkach, które uznawał za konieczne, spieszył z posługami duszpasterskimi i pomocą wbrew zakazom, pomimo pogróżek i represji, daleko poza Lwów, zyskując miano duszpasterza Lwowa i całej Ukrainy. I kiedy właśnie w 1958 roku święcił grekokatolikom palmy wielkanocne, władze sowieckie, dowiedziawszy się o tym, zabroniły mu sprawowania posługi duszpasterskiej w katedrze i gdziekolwiek. I tutaj, aby móc dalej przebywać we Lwowie i konspiracyjnie służyć wiernym obu obrządków, czyli łacińskiego i grecko-katolickiego, zatrudnił się jako stróż w Parku Stryjskim, a następnie jako stróż nocny w szpitalu w Hołusku, położonym na przedmieściach Lwowa. Nie mogąc wypełnić posług kapłańskich w katedrze, odprawiał msze święte po kryjomu w mieszkaniach, tam też spowiadał, odwiedzał chorych, niosąc im posługi sakramentalne, również przed kościołem świętego Antoniego na Łyczakowie. I tu informacja, że dopiero w 1964 roku otrzymał zgodę władz sowieckich na powrót do pracy duszpasterskiej w katedrze lwowskiej, mimo coraz poważniejszych problemów związanych ze stanem zdrowia. Każdego dnia służył wiernym posługami kapłańskimi od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych, nierzadko nocnych. Dzięki niemu i jego heroicznej postawie katedra lwowska, choć pozbawiona arcybiskupa, była w ciężkich sowieckich czasach symbolem trwania Kościoła. Obecność Polaków we Lwowie i na Kresach była czymś bardzo ważnym. Należał do kilkunastu zaledwie duchownych katolickich, a z czasem już tylko kilku,
którym udawało się przetrwać na rozległych zachodnich rubieżach sowieckiej Ukrainy. Zostaje po odnowieniu struktur kościelnych, zostaje mianowany biskupem pomocniczym w diecezji lwowskiej. Ja tylko na koniec, bo czas mi się już kończy, przytoczę słowa księdza kardynała Jaworskiego, który tak mówi o ojcu Rafale Kiernickim. A mianowicie, w swoim herbie biskupskim umieścił słowa, które były zasadniczym przesłaniem i treścią jego życia, wbrew panującemu ideologicznemu terrorowi. Sługa Boży, służba Bogu i ludziom, a jako dewizę słowa świętego apostoła Pawła, być wszystkim dla wszystkim. I święty ksiądz prałat Ludwik Kamilewski, który 17 lat współpracował z ojcem Rafałem Kiernickim, powiedział, że sługa Boży był mężem silnej wiary, którego wszyscy szanowali. On nas podtrzymywał w trudnych chwilach. Doradzał, przestrzegał i dziś dziękuję Bogu, że poznałem takiego człowieka, takiego ojca, mówił. I tutaj jeszcze można byłoby wspomnieć, że z Lwowem są dwie postacie bardzo mocno związane, franciszkańskie. Jest to błogosławiony Jakub Strzemie i właśnie sługa Boży Rafał Kiernicki. Pierwszy jako misjonarz dał początek Kościołowi na Rusi, a drugi zabezpieczył jego ciągłość na tych ziemiach i tak jak wierny spowiednik był, jak mówił kardynał Marian Jaworski, który powiedział, że był więźniem konfesjonału, wiernym naśladowcą świętego Jana Wianney. W konfesjonale prowadził duszę do świętości, a emerytowany zwierzchnik cerkwi grecko-katolickiej na Ukrainie, wspominany tutaj arcybiskup Włodzimierz Sterniuk, podziękował właśnie ojcu Rafałowi za wieloletnią troskę i opiekę nad duchownymi i wiernymi unickimi represjonowanymi przez władze świeckie. Tyle, dziękuję bardzo za uwagę.